Potrzebuję oświetlenia do streamowania, a papierowa kula wydaje mi się być najciekawszym rozwiązaniem. Ja postaram się rozwinąć troszeczkę jej możliwości, dlatego że chcę ją zamontować jeszcze dodatkowo na boomie. W jaki sposób chcę to zrobić, jak to chcę uzyskać? Po pierwsze mamy kulę, tamta była 40 cm, to jest 50, bo wiadomo, większa powierzchnia świecenia, mniej cieni i inne tam takie. No. Dalej, chcę zniwelować wszelkiego rodzaju koszta, więc wybieram najtańsze elementy. Taka kula kosztuje około 20 zł. Dodatkowo gwint na E27, wykorzystany ze starego żyrandola, który wisiał mojego znajomego. Za darmo. Stary przedłużacz, na który kiedyś spadłem z łóżka i się rozwalił, też za darmo, bo chodzi o to, że potrzebuję trochę dłuższego kabla i to będzie najwygodniejsze przedłużenie. Po prostu przewiercić się do środka, podłączyć kabelki razem, mamy wszystko elegancko zalutowane, zamocowane, odizolowane, jest git. Dalej, kijek do malowania. Dlaczego kijek do malowania? Kosztują grosze, ten jest dodatkowo teleskopowy, czyli jak siedzę tutaj na przykład, to mogę go rozciągnąć i mogę na przykład patnąć kamerę. Zmieniłem ogniskową. A dzięki temu, że zmieniłem ogniskową, dodatkowo możecie zobaczyć żarówkę, z której chcę. Dodatkowo chcę wykorzystać żarówkę fotograficzną, która nam pozwoli uzyskać odpowiednią ilość światła. A żeby całość zamontować i żeby było to dosyć mobilne, to mam ze sobą statyw oświetleniowy oraz kołowrotek do zamontowania na nim. Czym jest kołowrotek? Jest to tego typu urządzenie, gdzie możemy przełożyć rurkę i możemy ją w różny sposób ustawić. Ale myślę, że całe jej działanie zobaczycie dopiero, w sumie już teraz. Jak zapewne zauważyliście, sam przedłużacz jest strasznie brudny, dlatego jak go wyczyścić? Ja zazwyczaj do czyszczenia kabli używam po prostu zwykłego rozpuszczalnika uniwersalnego. Nie widzę nic z tym złego, być może to coś psuje, ale nie ma co tracić czasu. Bierzmy się do pracy. Ups. Oh yeah! Pamiętajcie, że jeżeli używacie rozpuszczalnika, to warto jest to robić w wentylowanym pomieszczeniu. Niezbyt pozytywnie on działa na układ oddechowy i taki tam. No i teraz możecie zobaczyć, jak ten kabel i sama przedłużka wygląda po oczyszczeniu. Yay! Do zabezpieczenia przewodu użyłem kleju na gorąco. Mój pistolet niestety się spalił, dlatego podgrzałem go zapalniczką. Uważajcie jednak, bo klej może się zapalić i w jednym palcu mam już taką wypaloną dziurę. Chyba wykonajmy teraz drobny test, czy nas to nie zabije. Montaż kołowrotka jest prosty, bo wystarczy go nałożyć i zakręcić. Wyważyłem sobie wstępnie kijek i oplotłem go trochę taśmą malarską na środku, ale jak przychodzi co do czego, to mi nie wychodzi. Kurczę. No i można powiedzieć, że już mamy swego rodzaju boom. Możemy go ewentualnie wydłużyć i ustawić jak tylko chcemy, a dodatkowo mamy możliwość ustawiania go na odpowiedniej wysokości. Tego typu rozwiązanie nie tylko jest przydatne na przykład w oświetleniu, bo przede wszystkim takie ustrojstwo często się wiesza z mikrofonem na końcu i w momencie, jeżeli mamy gościa, który coś tam sobie mówi, to często po prostu nad samym setem montuje się tego typu rozwiązanie, że mamy mikrofonik na górze i ten mikrofon z góry zbiera i nie mamy mikrofonu na planie. Dobra, skoro kulkę mamy już gotową, to przydałoby się teraz zamontować naszą żarówkę w środku. I nie pomyślałem o tym i zrzuciłem tą kulkę na ziemię. Nasza żarówka, której używamy, ma 65 W.
ma 5,5 tysiąca kelwinów, temperaturę barwną, czyli bardzo zbliżoną do koloru słońca w południe, oraz 3750 lumenów, więc mam nadzieję, że wystarczy do oświetlenia. Teraz taki mały hak. Ja mam swój uchwyt ogólnie ze strugaczki stołowej, żeby móc ją po prostu przymocować. A myślę, że taki zakrzywiony haczyk jesteście w stanie gdzieś znaleźć z gwintem. I okazuje się, że on idealnie pasuje do otworu, który się znajduje na końcu samego kijka do malowania. Więc pozwólcie, że ja go tutaj mocniej troszeczkę wkręcę. No i teraz pozostaje nam jedynie połączyć to całe ustrojstwo w całość. Sam kabel z gwintem ma dodatkowo takie małe ustrojstwo, mały haczyk, który nam pozwala na zamontowanie tego do haka, który zazwyczaj jest wkręcony w sufit, żeby cała lampka nie wisiała nam na kablu, tylko wisiała nam na haku. I to samo ustrojstwo chcę wykorzystać w tym przypadku, czyli po prostu przeciągnąć nasz haczyk, a zresztą jest elegancko. Tylko widać, jest trochę zbyt ciężka przednia strona. Przede wszystkim jakbym chciał wysunąć jeszcze dalej samo oświetlenie, to musiałbym po prostu obciążyć tył. I teraz zobaczcie, jeszcze jest jedna rzecz. Zobaczcie na tym przykładzie. Ten hak jest teraz skierowany do góry, ale w momencie, w którym chciałbym rozkręcić swoje ramię, żeby móc go wysunąć, albo skręcić, żeby go zablokować, wtedy pojawiłby się problem, bo całość by się odwróciła i zapewne ta lampka by spadła. Dlatego mój ulubiony lifehack, czyli trytki. I mocuję je w jakiś sposób, który mam nadzieję, że nie spadną, że ta całość tego nie spadnie. Teraz wystarczy całość podłączyć do prądu. I sami zobaczcie, tylko ta żarówka się nagrzeje. Mamy kolejne źródło oświetlenia, które możemy dodatkowo sterować. Możemy go ustawić wyżej, możemy go ustawić niżej, możemy go przekręcić, wręcz pójść za postacią. A przy okazji mam nadzieję samemu się dobrze oświetlić. Trochę żałuję, że użyłem tam żarówki 65 W, ale być może dzięki temu przybliżę to samo źródło światła troszeczkę bliżej do siebie, a tym samym nie będzie ono bardzo mnie raziło w oczy. Zobaczymy, dobra, zróbmy jakieś testy. Teraz nawet, jeżeli zgaszę teraz wszystkie światła. No nie mogę powiedzieć, troszkę mnie to oświetla, ale słabo. 65 W. Może ustawiłem trochę zbyt słabą żarówkę. No ale tak czy siak można powiedzieć, że jest to całkiem fajne rozwiązanie i dodatkowo może wzbogacić nasze możliwości filmowe. No wiecie, no zawsze fajne dodatkowe żarówki są fajne. Ja lubię. Idę przetestować to przy komputerze, jak to będzie wyglądać. Powiem tak, taka kulka zarąbiście oświetla to miejsce, zupełnie mnie nie razi i mega fajnie wygląda. Teraz zobaczmy, czy jeżeli odpalę ich splita, no dobra, tak możecie zobaczyć, tak wygląda obraz z mojej kamerki w tym momencie, czyli z moim nowym oświetleniem, a jeżeli na przykład podłączymy sobie chroma key, żeby to wszystko wykluczować, to tak jak widzicie, za mną jest pan terrorysta. Nawet jeżeli się oddalę i nawet jeżeli się przysunę do ściany, dobra, teraz jak rzucam cień ramionami, to rzeczywiście to widać. Oczywiście widać krawędzie na przykład tutaj, których nie obciąłem, ale tak jak widzicie, no jest to całkiem fajny obraz. Trochę jeżeli mam skierowane oczy do góry, czyli moje szkiełka antyrefleksyjne się biorą i samo światło się w nich odbija, no to niestety jest to widoczne i wtedy moje oczy się kluczują i jak to niektórzy mówią na streamach, wyglądam jak po mefedronie. Natomiast jeżeli siedzę tak jak teraz przy komputerze, to ten obraz, muszę przyznać, jest naprawdę ładny. Zrobię jeszcze jeden test i spróbuję podłączyć światło, to które miałem zazwyczaj, czyli to duże, które mam na suficie, i porównam go z tym światłem, które mam teraz. W tym momencie mam włączone oba światła. Myślę, że takie ustawienie jest najlepsze, no ale no, jakby nie patrzeć, chciałem zredukować ilość światła, którego potrzebuję na streamy. Tak wygląda światło, sam obraz z oboma światła. A teraz spróbuję wyłączyć moje nowe światełko. Jak widać, OBS wciąż sobie radzi z tym, żeby przetworzyć obraz i dalej mnie elegancko kluczuje, ale ten obraz już nie jest taki sam. Widać mniejsza równość oświetlenia, tak samo moja twarz jest oświetlona z tej strony mocno, z tej strony słabo, no i widać większe szumy. Najlepiej jest używać obu świateł naraz, ale z tego jak zauważyłem i nawet jak w tym kadrze to fajnie wygląda, jeżeli jest tylko to ustawione światło,
No to sami zobaczcie, jest naprawdę, naprawdę fajnie. Jeżeli taka tematyka filmiku Wam się spodobała i chcielibyście takich materiałów więcej, różnych takich śmiesznych, ciekawych rozwiązań, to dajcie znać na dole. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, ewentualnie jak sami coś takiego wykonacie albo macie pomysł, żeby coś fajnego zrealizować, to koniecznie podeślijcie mi wiadomości na fanpage'u, ja się staram na wszystkie odpowiadać i wszystkie czytać. A tymczasem zapraszam Was na parę fajnych scenek związanych z samym tym oświetleniem, żeby pokazać Wam, że tego typu oświetlenie jest naprawdę mega dobre, na przykład na YouTube'a, jeżeli potrzebujecie coś nagrywać, bo tak naprawdę koszt zrobienia czegoś takiego nie jest duży, a efekt jest niesamowity. Przynajmniej tak jak na siebie patrzę. Na razie. To jest przykładowa scena z fiżajem. Mam dwie pary okularów. Mogę nawet obie zdjąć. Na. Wiecie co? Takie nagrywanie w okularach byłoby fajne, dlatego że mógłbym niby patrzeć tutaj prosto w kamerę, a ja tak naprawdę patrzę na ekranik obok i tego aż tak nie widać. No i teraz, jeżeli na przykład patrzymy troszeczkę tak jak na prawie wysokości oczu, to i tak fajnie to, myślę, moim zdaniem wygląda. O! Co o tym sądzicie? I czy uważacie, że niedługo tego typu kule będą przyszłością oświetlenia na YouTubie? Tu widzicie kolejną możliwość. Ja w tym momencie jestem oświetlony znowu tylko przez tą kulę i mamy fajne, nierównomierne, delikatnie skupione, gradientowe oświetlenie samego tła. I widzicie, wszystko jest elegancko, wszystko jest ładnie, cud, miód, malina. Dlatego, jeżeli szukacie fajnego oświetlenia, którym chcielibyście się oświetlić, to ja polecam kulę. Wiem, że się cały czas powtarzam, ale sami widzicie, że kurczę, całkiem nieźle to wygląda, jak na One Setup Lighting Setup. Można by było ewentualnie samo oświetlenie troszeczkę obniżyć. Możemy uzyskać delikatnie dramatyczny kadr, który jest delikatnie przechylony. Lecz jeżeli nie chcielibyśmy cienia, to ewentualnie możemy uzyskać zupełnie inny charakter kadru. Zupełnie inaczej możecie mnie w tym momencie odbierać, jeżeli do Was mówię. Kiedy mam ciemno dookoła siebie, oświetlony tylko jedną część twarzy. Tak bardziej filmowo się robi. Chociaż fajniej by było, jakby w tle na przykład świeciła się kontrolna lampka. Nie, no to bez sensu. To jest wielka lampka, która wygląda jak kontrol. Jak guzik kontrol się zapala. Ja mogę powiedzieć, że wszystko jest pod kontrolą. Delikatne wypełnienie. No i na koniec mamy przykład zwykłego vlogowego oświetlenia. Dlatego, że mamy kształt kulisty i widać, centrum jest najjaśniejsze, boki stają się coraz ciemniejsze im dalej od centrum kadru, to dodatkowo mamy taką, można by powiedzieć, naturalną winietę. Taki estetyczny zabieg. Jeżeli film się Wam podobał, to tak jak już chyba wcześniej mówiłem, zostawcie łapkę w górę i tak i tam. No i możecie zobaczyć, że niewiele czasami trzeba, żeby wykonać coś fajnego. Jeżeli chcielibyście więcej tego typu filmików, takich do it yourself, związanych z fotografią, związanych z nagrywaniem na YouTube'a, to dajcie znać w komentarzu. A jak wykorzystacie tego typu rozwiązanie w swoim filmiku, to koniecznie dajcie mi znać pod postem na Facebooku, gdzie ten filmik będzie udostępniony. Udostępnijcie też swój filmik. Ja się postaram przez wszystkie przejść i zobaczyć, jak Wam poszło. Tak czy siak, dzięki wielkie za obecność. Do zobaczenia i cześć!